jesteśmy bezpieczni. Oliver Corner dla MMA.pl, a ze mną Bagieta. No dzisiaj... Cześć. Dzisiaj bardzo intensywny czas na tej konferencji. I z swoim przeciwnikiem musiałeś rozmawiać na konferencji, ale głównie jednak był Jaś Kapela atakowany. No jest, tak ci powiem, że tak nie lubię tego osobnika, że normalnie gotuje mi się w żołądku. No nawet tutaj już na wywiadach było zamieszanie między wami. Co się wydarzyło, jakbyś mógł przybliżyć? No słuchaj, ja rozumiem, nie chcę walki, boi się czy coś w tym rodzaju, ale po co mi w trakcie mojego wywiadu przechodzi przed kamerę? Powiem tak, dlaczego on nie chce walki, ale ciągle mi przykręca śrubkę? Chce cię sprowokować. Ciągle mnie atakuje, ciągle mnie, kurde, szpilki wbija, ale walki nie chce. No i po prostu już mnie furia opętała, już po prostu wybuchłem, no i po prostu nie wytrzymałem. A uderzyłeś go znowu, czy nie? Nie wiem, chyba go nie trafiłem, bo ochrona w miarę szybko zareagowała. Co ty w ogóle powiesz o tym, że na zadymach uderzyłeś go z główki, a on mówi o tym, że boli go noga i nie wie, czy dojdzie do jego walki. Co ty w ogóle o tym sądzisz? Sądzę, że to jest farmazon i po prostu albo się przestraszył swojego przeciwnika, albo po prostu chciał trochę poddymić, albo próbuje przez to, że go zaatakowałem, wyciągnąć więcej kasy, czyli udupić mnie. No on mówi, że nie musi za dużo trenować, bo na takiego przeciwnika, jakiego on ma, to nie trzeba za dużo trenować. Wyszedł tutaj, palił papierosa, pił drinki. Nie uważasz, że to jest zbyt bardzo lekceważące? Jest bardzo. Ja też palę papierosy, nie ukrywam. Ale jednak wyjście z drinkiem tutaj od razu po konferencji i mówi, że w trakcie konferencji również spożywa alkohol, no to już chyba jest nie na miejscu. No jest nie na miejscu, no ale co zrobić? No, mam nadzieję, że się nauczy trochę pokory, że dostanie od kolegi, życzę to, że po prostu, że dostanie lekcję pokory. Powiedział mi on tutaj na wywiadzie, że był na obdukcji i na pewno zgłosi na policję tą sprawę o nienaruszenie nietykalności cielesnej. Ty już jakoś się szykujesz? Masz jakiegoś prawnika, który może cię bronić, czy uważasz, że nie dojdzie do tego pozwu? Prawnik zawsze się znajdzie. A jeśli on mnie pozwie, no to ja pozwię go o swoje uczucia religijne, czy po prostu ten, nie? Albo po prostu pokażę dowody, że prowokuję i nie tylko. Zbiorę wszystkie materiały i typowo po prostu, że prowokuję. Też jest dowód taki, że na wywiadzie powiedziałem, żeby nie podchodził do mnie, po prostu dostanie. No ale jednak, wiesz, takie słowa, a czyny, no to jest jednak już, to jest diametralna różnica. No zobaczymy, jak się sprawa potoczy. No jak będę musiał karę odbyć, to odbędę, no się mówi trudno, no. A co ty w ogóle powiesz o tym, jak on dzisiaj był ubrany w różową sukienkę, szpilki? Może zmieńmy, kurwa, o tym debilu, kurwa. Znajdź jakieś, kurwa, okej. Bo już mi żygać się, kurwa, chcę tym jebanym debilem. Rozumiem. Sorry. Nic nie szkodzi. Twój wybór jak najbardziej. Przechodzimy do tego, co zrobiłeś. Rozbiłeś dzisiaj głową karton gips. Kasio mówił, żebyś uważał, bo jest to naprawdę gruby materiał. Ale ty chyba jako budowlaniec masz styczność z takimi materiałami i wiedziałeś, że sobie poradzisz z tym bez problemu? Tak, ja już nie raz tam czy pięścią karton gips rozwalałem, czy głową. Także to nie jest problem, twarda bania, zaciśnięta pięść, także po prostu działamy. A jeżeli chodzi o ten telefon, który był na zadymach, o tym, że zepsułeś komuś tam pracę, czy wyjaśniło się, czy to był jakiś farmazon, czy nie? To jest farmazon, bo nie wiem, czy słuchałeś tego wszystkiego. Gościu podał, że było nas trzech. Ja pracuję sam. Powiedział, że kładliśmy dachówkę. Ja nigdy w życiu dachówki nie kładłem. Ja maluję ewentualnie dach z ocynku. Czyli uważasz ten temat za zamknięty? Tak, uważam ten temat za zamknięty. A jeżeli chodzi o pracę teraz w tym etapie przygotowań, czy troszeczkę jest mniej tej pracy, czy ty cały czas pracujesz fizycznie i do tego jeszcze ostro trenujesz? Nie, no generalnie teraz od zadymki miałem trochę luzu, bo siedziałem u chłopaków, żeby nie tracić na paliwo.
Ale no ja dzisiaj w nocy jadę do domu, bo mam trening o 12 jutro po południu i po treningu jadę do pracy, bo mam pół dachu jeszcze do pomalowania. Nie wyrobiłem się przed zadymką. Bo po prostu takie upały, nie da się malować blachy. Musiałem rano wstawać, trochę pomalować, wieczorem trochę, także musiałem dzielić sobie tą pracę, nie? A czy ta praca na budowie to jest coś, co lubisz, czy na przykład nie żałujesz, że jakbyś na którejś z pierwszych gal fajną ma zawalczył, to może by twoja kariera się tak potoczyła, że nie musiałbyś już pracować fizycznie? Nie, generalnie ja nie chcę skończyć całkowicie z pracą, bo jeśli będę się zajmował tylko YouTube'em, to po prostu może mi palma odbić. A tak jak po prostu czasami zrobię jakiś pokoik, coś po prostu wykonam, to po prostu będzie taka sucha głowa, że po prostu człowiek musi dbać o to wszystko, co mu los przynosi, nie? Mam jeszcze jedno pytanie. Mówiłeś, że tutaj spałeś u chłopaków z Sun Industries, tak? Tak, tak, tak. A u kogo, jakbym mógł wiedzieć, tutaj przebywałeś? No akurat byłem u Suchara, Popo i Wysockiego. I jak tam, bo wiemy, że teraz jest afera internetowa, i jak tam nastroje w ekipie? Nie, no w ekipie są spoko. Byliśmy w sobotę z całą ekipką na mieście, także byliśmy na minionkach, także super. Czyli to, co w internecie krążą, że może być możliwy jakiś rozłam w ekipie, to nie ma w ogóle miejsca czegoś tak, nie ma takie coś miejsca w ogóle u was? Nie, no rozłam to hipokryta Holak. Okej, czyli uważasz, że w 100% winny w tej dramie jest Holak? Nie do końca, bo wiesz, ja też miałem dziewczynę, cztery dziewczyny, także dziewczyny bardzo zmieniają. Odchodzą kumple, odchodzą po prostu inne takie imprezy, skupia się, ja im życzę jak najlepiej, niech sobie ułożą sobie życie razem, stworzą fajną rodzinę, ja nic do nich nie mam, ale po prostu no takie rzeczy, jak się ma ekipę, powinno się załatwiać między sobą. Tak jak po zadymce już mówiłem na innych wywiadach, laska do mnie jakaś podchodzi i mówi, a ty z tym, kurde, uciekło mi, z kapelą, to ty tak pod kamery czy coś w tym rodzaju? A ja do niej mówi, nie lubię go i go kurwa nienawidzę. Prosto z mostu powiedziałem, nie obijałem bawełnę, tylko po prostu mówiłem, tak jak jest. A jakbyś tak mógł podsumować tą dramę w Xayo Industries, nie uważasz, że trochę może Japczan jest takim wybranym na takiego kozła ofiarnego i jemu się tak najbardziej obrywa teraz? Powiem ci tak, że Holak moim zdaniem wyrzucił wszystkie kwestie złe u Japczana, ale nie patrzy na pozytywy, bo on twierdził, że Japczan wykorzystywał wszystkich do swojego kontentu. Mnie też wykorzystał, ale ja dostałem od Japczana za 1000 zł ciuchy. No, Japczan skorzystał, ja skorzystałem. Chłopacy wychodzą, robią co innego, nie siedzą non stop przy tym komputerze, oczy odpoczywają, jadą jakieś na przykład na... ten, jak to się tam planetarium, czy po prostu gdzieś jadą, albo po prostu gdzieś jadą na walkę rycerską. Zawsze jest to po prostu fajna integracja. A w rodzinie najważniejsza powinna być integracja, ale nie tylko przez internet, ale też wyjście w realne spotkanie i po prostu, żeby to fajnie wyszło. Czyli uważasz, że w ekipie każdy z czegoś korzysta i nie można zrzucać wszystkiego na Japczana, że to on jest teraz nagle winny temu wszystkiemu? Nie, słuchaj, każdy ma za uszami, ja też mam za uszami, też nie jestem święty, też nie chodzę codziennie do kościoła, ale mam swoje wartości. Mam swoje wartości, też nie pomimo po prostu na jedną osobę zganiać. A czy teraz, jak już stałeś się taką osobą bardziej medialną, czy na przykład masz więcej zleceń na twoją pracę zawodową, czy w ogóle to się nie łączy? Nie, to się nie łączy. Miałem taką fajną jedną historię. Malowałem sklep jednemu klientowi i mówi, ej Michał, za YouTube'a to masz minus, ale za robotę masz plus.
Okej, okay, czyli te anegdotki jednak internetowe cały czas są w twoim życiu obecne. No są. Dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo. Widzimy się już w piątek na ważeniu, no i po twojej walce. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Idę po swoje, idę po zwycięstwo. Jeszcze raz powodzenia, dzięki bardzo. No na razie. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.